witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Grunge Vault Online. Widzicie, lecimy sobie Velumem. Nie, musiałem sprawdzić, rzadko mi się zdarza latać tym samolotem. Ale lecimy sobie Velumem do bazy wojskowej. A do bazy wojskowej lecimy dlatego, że ponieważ Artur Wilk zażyczył sobie w challenge'u, żeby wylądować laserem na, teraz to jest cytat, dużym moście. No moje pytanie, na jakim konkretnie moście, bo wiele z nich jest dużych. Artur odpowiedział, że obojętnie. Okej, czyli po prostu zwinąć lasera i wylądować na jakimkolwiek moście, czyli równie dobrze to może być tamten most, który jest zaraz obok bazy wojskowej. No ale do wykonania tego challenge'a oczywiście potrzebuję lasera, więc wyskoczymy sobie na spadochronie nad bazą wojskową. Mam nadzieję, że jakiś czołg mnie nie zestrzeli. No bardzo na to liczę. Ale teraz tak, dobra, zaraz będzie można pewnie skakać już. Potrzeba jeszcze pamiętać, że spadochronem leci się do przodu trochę, przynajmniej można. Ej, przez tą dwóch gości jeszcze się kręci. Mam nadzieję, że nie w tym samym celu co ja, ale dobra, skaczemy. Superlama leci, no lecisz? Lecisz, dobra, ale włączmy już sobie spadochron może, bo spadasz nie w tym miejscu, co potrzeba. A poza tym ci gracze, no właśnie. Czyżby jakaś snajpa weszła w ruch? To może zmniejszmy, o właśnie, pochuśtajmy się. Nie, dobra, lądujmy. Im szybciej w dole, tym bliżej do lasera. Okej, nie widzę żadnego żołdaka pilnującego. O kurde, jest tam jeden. Czym się strzela? Czym się strzela, for fuck's sake? Dobra, nieważne. Szybko karabin w łapę. No, zgarnę kulkę, jest po mnie. Dobra, on zgarnął ją pierwszy. Nawet czołg? Co obstawiacie? Ja obstawiam czołg. No ale dobra, no to w takim wypadku po prostu. Inaczej czy się tam będzie dostać, po prostu klasycznie. Czyli jak? No bardzo dobrze wiecie, jak. No chyba nie było osoby, która nie zgadła, jak tu się będziemy dostawać. Ale nie, no był po drodze problem z moim mechanikiem. Dwa razy z rzędu nie byłby mi w stanie dostarczyć mojego samochodu. Nieważne jaki chciałem, czy Elegi, czy Wakę, czy Gauntleta. Nawet Ratloadera nie mógł mi dostarczyć, ale to tylko dlatego, że jest rozwalony. A nie, nawet nie będę dzwonił do Murzmyczuła, żeby mi za darmo go podstawili do garażu. To i za co ja mu płacę? Właśnie mówię o tym, jak się nie sprawdził, a ten nie. Ej, nie, moment, to jest jakiś gracz w bazie wojskowej. Ej! Dużo tytanów. Shit. Jadę właśnie na czołg? Nie? Ale coś tu jest nie tak. Jakieś strzały, jakieś eksplozje już były. Obecne. Okej, dobra, tam jest czołg. Okej, dobra. No tego mogłem próbować, ale nie. Gdzie jest ten gracz? Może tytan? Nie, no laser. Kurczę, challenge mi, żeby laserkiem tak się wybrać. Oh shit. Mało prawdopodobne, bardzo mało prawdopodobne, żeby to się miało teraz udać. Ale cień szansy. Dobra, nie ma cienia szansy nawet. No, nawet nie dali mi dupska posadzić na fotelu pilota, nie? I teraz tylko moje słowa się potwierdzają, bo za każdym razem, kiedy potrzebuję lasera, dzieją się takie oto rzeczy. Nagle nic z tego, nic owego, setka czołgów. Ej, właśnie chyba latuje. Nie doczeka... Ej, moment, a może to ten? Że on już się pali. To może by tak... Bang. Ej, nie, w sumie dobrze, on porozwala czołgistów. Okej, to ja biegnę ile sił w nogach. Naprawdę ile sił w nogach, ale i tak muszę dobiec do mostu, bo tam dopiero są pierwsze możliwe do wzięcia pojazdy. A on tu lata nad naszymi głowami, no mam nadzieję, że zaraz nie będzie celował we mnie, ale... Żeby mieć pewność, że to nie będzie miało miejsca. I ten dostał na pewno. To był za szybki. Ale... Tu kolejny dostał, na pewno. Widzę, nie tylko ja do niego strzelam. Ale tam mi się wydaje, że jeden z nich jest w bazie wojskowej bezpośrednio, więc nie wiem, jak on sobie daje tam radę. Skoro tam się kręcą same czołgi, jeepy i jeszcze w powietrzu helikoptery, tytany i Bóg wie co jeszcze. No ale dobra, skoro tamten poleciał dalej, jemu się udało, to mam nadzieję, że mi też się uda. Ej, kolejny? Serio? To dlatego jest taka obstawa w bazie wojskowej, bo oni sobie latają. A dobra, no to skoro chcecie tak się bawić, to okej. Tylko w tym wypadku nawet pod znakiem zapytania staje moje lądowanie na moście.
Bo kiedy w powietrzu kręcą się oprócz ciebie dwa inne lasery, to uwierz, zestrzelą cię, jeżeli nie będziesz uważny, jeżeli nie zestrzelisz ich pierwszy. No i tak dokładnie może być w tym przypadku. To ja, ale tak moment patrzę, już praktycznie odbyliście ze mną cały spacer wstydu, jaki ja odbywam za każdym razem, kiedy ginę w bazie wojskowej, albo w jej najbliższym pobliżu. No i tak, jak dobrze wszyscy pamiętają, albo nawet nie wszyscy. Nowi widzowie mogą tego nie pamiętać, bo skrupulatnie wycinam spacery wstydu. Więc trzeba wejść po prostu tutaj. I tutaj kiedyś udało mi się wpaść pod ten właśnie wiadukt. I tylko za pomocą tego sposobu udało mi się zaliczyć challenge, żeby wytrzymać z 5 gwiazdkami i je później zgubić. Trzeba spaść tutaj. Dokładnie tutaj, jak poleciał teraz Super Lama, to trzeba się wywalić na płasko. I jakimś cudem przenika przez beton. I znajduje się pod. Zabijesz mnie, potrącając mnie? Na szczęście nie. Ale wiesz co, w sumie bardziej mi zależy na gauntlecie. To jest pewny samochód. Jeszcze zwłaszcza w ciemnych barwach, no prawie incognito. Może mnie nie zauważą. No też dobra, tamten postrzelał trochę, więc może naprawdę nikogo tam nie być teraz. Bo baza wojskowa ma tendencję do tego, że jak zbyt długo nad nią latasz, to nagle pustoszeje. I to pustoszeje na długo. Też był na to challenge, też był na to challenge. Znaczy nie na to, żeby opustoszeć, żeby baza wojskowa opustoszała za moją sprawką, nie taki, ale kręcić się po bazie wojskowej samochodem, no już było. Ostatnio też było, żeby kręcić się na niskim pułapie nad bazą wojskową. Więc powoli, powoli chyba pomysły zaczynają się kończyć. Nie ma takiej opcji. Jest jeszcze parę set pomysłów minimum, na które można wpaść jako pomysły na challenge'a. Ej, tytan. Z czym tytan nagle startuje? Okej, dobra, myślałem, że baza wojskowa będzie pusta. A to już widzę cargo boba. Ej, moment. Ej, spokojnie, na radarze póki co naprawdę pusto. Czyżbym dobrze wysnuł wniosek? Nie, jednak nie. Pełno pojazdów, tylko trzeba po prostu bliżej podjechać. Rozwalony laser. Dzięki. Ten jest cały. Nie wiem, co tam było, ale coś najwidoczniej. Dobra, damy radę, chyba. Chyba, że za mną zaraz czai się czołg. Mam nadzieję, że nie. Nie, zwykły jeep. Jakieś czołgi? Coś, gdzieś? Nawet chyba na drugiej stronie nie ma. Dobra. Okej, chyba się oderwiemy. Jeżeli nie ściągniemy żadna rakieta samonaprowadzająca, no to powinno się udać. Dobra, ktoś tam już strzelał. Oh shit. Nie! No fuck! Dobra, żeby być w obrębie. No otwieraj spadochron, ty ośle! I nad płotem, byle nad płotem, byle nad płotem, byle... Jest! Podejście numer 2, szanowni państwo. Teraz trzeba przebić ten oto płotek. Ej, moment. Nie, chyba nawet nie będę musiał. O kurde, no nie! Czym mnie wysadził? Przecież widziałem, że miniganem po prostu zrobił ze mnie sito. Czyli nie ma drugiej próby. Ale tym razem spacer wstydu utnę. Okej. Ej, ładnie poleciał. Ja w ogóle może was zastanowić stan tego pojazdu, no ale taki znalazłem, ej. Zespawnowałem się w miejscu z początku spaceru wstydu i takie coś zastałem w najbliższym otoczeniu, więc kurde, czemu nie? Zwłaszcza, że jest to pojazd sportowy i widzieliście, nawet ładnie dał radę sobie z przeskoczeniem przez płot. A w dalszym ciągu, przypominam, wypatrujemy lasera, żeby później nim wylądować na moście. Okej, dobra, ktoś do mnie już strzela, nie wiem kto. Cholera czołgista, no ja pierdzielę. Może nie zdąży nawrócić. O kurde, trafi. Prawie. Dobra, wysiadaj. I pełnym sprintem, super. Ole, podziurawione plery, czy wy to widzicie? Nie, to jest czołg, nie? Nie, to jest zwykły jeep. Dobra, ej, tam strzelają, ale daleko jeszcze dosyć. Fucking shit, no podjechał akurat teraz. No nie zdążę się oderwać, no nie zdążę po prostu. No nie ma takiej możliwości. No. No. Co za mędy! No dobra, no to... Ale krew, ale rzeźnik z ciebie! Jakbyś wyszedł z nocnego pociągu z mięsem. Nie, serio. Ale dobra, no to jeszcze raz spróbujemy zwinąć tego lasera. No muszę chociażby oderwać się od ziemi porządnie. Wypadałoby. Ej, nie, wiecie co, ale niestety jestem skazany, dosłownie skazany na spacer wstydu, a nie mogę sobie wezwać tutaj pojazdu. Nie no, po prostu spójrzcie, co się dzieje w momencie... Kiedy ja na tą dróżkę, która jest zaznaczona na mapie i na którą zawsze, ale to zawsze mechanik był w stanie podwieźć samochód, patrzcie co się dzieje.
Więc wybierzmy sobie, no nie wiem, Wakę, którą już jeździłem niedawno. Dobra, niby zaraz ją podwiezie, dobra, ale odejdźmy kawałek i patrzcie teraz, co się stanie z animacją. Ej, moment, a może... Dobra, ej, podrzucił, faktycznie, ej, a to po raz pierwszy, bo zazwyczaj animacja tak krupała. Ale już skorzystajmy z tego dobrodziejstwa. Czyli, że jakiś randomowy gracz podjechał i zaoferował podwózkę. A Wakka tam stoi, jakby co. Kurde, którędy jedzie? Ale spoko, dobra, zobaczymy, gdzie nas powiezie. Może jakiś inny wjazd do bazy wojskowej, wreszcie nie będę zmuszony skakać przez płotek. Bo póki co nie wygląda w ogóle, aby skręcał gdziekolwiek. Troszeczkę jeździ jak automat. Dobra, zarzuca lewo, prawo, lewo, prawo. Wow, mam się zżygać, czy co? Tego chcesz ode mnie? Ale dobra, no robi strasznie wielkie kółeczko, ja to sobie skracam tam zdecydowanie. No okej, okay, dobra. Jak póki siedzę w ten sposób, to on nie jest w stanie mnie zastrzelić, jakby zmienił swoje zamiary co do mnie. Co i tu na górę? No jak? Gdzie? Mogę zadać, gdzie ty jedziesz? Tak właściwie, bo no, już mijamy mój destination. A, strzelasz fakiem. Do wszystkiego. I wszystkich. Dobra, to... no nie chcę być niemiły, ale... Fuck you too! I wysiadam. Nie, 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 no, 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 no. Samochód i ja do bazy wojskowej. Może być ten gauntlet. Czemu nie? On pojechał się dalej, tak? Do miasta. Dobra, krzyż na drogę. Niech mu się dobrze powodzi. Niech nie strzela fakami do Bogu Ducha winnych ludzi. Niech postrzela kulami. To już większy fan. Ale dobrze, momencik i skaczemy. I pewnie jak zwykle tylko do połowy płotu. Ej! Piękny trik na piękny początek kradzieży lasera. Ej, ej, ej. Może faktycznie tak będzie, dobra. Tym się zajęliśmy zawczasu, nie będzie już przysparzał problemów. Dobra. Troszeczkę się zaplątałem. Ale orientację w terenie dalej mam, wiem gdzie jesteśmy. Ale wiem, że tutaj też za zakrętem można liczyć od razu na jakiś czołg, więc... No. Więc nie. Dobra, mam coś strzelającego, mam. Żołdak jest, ale jest tam dopiero. Dobra, został postrzelony. Bardzo niefortunnie ustawiłem teraz gauntleta. Ale jeżeli mam się oderwać od ziemi, to powinno się udać tak czy tak. Tam jest czołg daleko. Ale daleko nie znaczy, że nie może wcale we mnie wymierzyć dobrze. Dobra, okej. Okay. Trudno, trzeba przepchnąć gauntleta. Rozwalić płotek, ale oderwać się od ziemi, to jest ważniejsze. Jest! I teraz nara, ucieczka. Już namierzyli mnie! No! No i tak mnie trafili, no co za mędy, dobra, ale... Damy radę, super damo. Bankowo, fajny czarno-żółty spadochron. Może jeszcze uratować tą kradzież. Bo oni już się rozjeżdżają w innych kierunkach zupełnie. A tu starczy, że wyląduje. Dobra, broń. Do ręki. Dobra, nie musiałem zabijać, starczyło, że postrzeliłem. No dawaj, wbijaj, już nawet sam na skrzydełko ci wejdę. Kurde! Prawie trafił. Prawie trafił, no mginęło to super lamie koło ucha. Rozwalił jeepa, dobra, jest, skręcił troszkę, może jest szansa. Fuck. No! Nie! Nie! Jak? Jak? Kurde! Nie! Jakie grzechy! Takie męczarnie! No przecież ja to snajper powinienem wyciągnąć teraz i pościągać wszystkich żołnierzy momentalnie jak leci. Ej, no to jeszcze wystajam z czubek lasera. Ej, kurde, jak się dobrze rozpędzę i wyskoczę z górki, włączę spadochron, to nie przelecę, bo naprawdę nie chce mi się biec aż tam, żeby zwinąć samochód, przeskoczyć płotek, tutaj polecieć, szurum, burum, ukraść lasera, a później... Jedyne co z tym laserem zrobić, to wylądować po prostu na moście. Co i tak w sumie może się nie udać za pierwszym razem. Bo może przejeżdżać jakiś samochód. Skroi mi kółeczka i po lądowaniu. Ale co tutaj skok? Jest możliwość włączenia spadochronu? Dobra, mogę sobie zmienić.
perspektywę, ale po co? Spadochron włączony. Dobra, jakby co? Ale w dalszym ciągu wydaje mi się, że troszeczkę za nisko, więc podejdźmy troszeczkę wyżej. Co więc delikatnie. No na ten pagórek, nigdzie dalej. No przecież inaczej, nie chce mi się biec tam, to tam, no na pewno chce mi się biec tam. Jeszcze nie mając pewności, że to się uda. A poza tym moment, teraz jakoś... Moment, co to jest, co to jest, co to jest, co to było? Coś jasnego i zniknęło. Nie no, nie chciało mi się biec, bo myślałem, że mechanik mi nie podwiezie samochodu, ale przy tamtym kolesiu jakimś cudem udało mu się go podwieźć. A dobra, uwaga. Trzy, cztery. No, parkour. Dobra, jeszcze raz. Trzy, cztery. Parkour. No kurde, co za mendo, on się nie słucha po prostu. On się po prostu nie słucha. Zwykłe, normalne, proste polecenia, to za dużo. Ej, nawet nie mogę z takiej odległości snajpą posiać przypału. Dobra, niedobrze, ale to co, no to zbliżę się do najbliższej dróżki. Spróbuję jeszcze raz wezwać swój pojazd, może tym razem się uda. No i ostatnia próba przejęcia lasera, później jedna, jedyna, mam nadzieję, próba lądowania. I mam nadzieję, że też udana próba. Ej, moment, ale może przede wszystkim jeszcze gang? Chyba gangów żołnierzy nieopodal bazy wojskowej jeszcze nie miałem przyjemności nigdy rozwalić. Ale nie, challenge, challenge'em, więc telefon w dobrze znane miejsce, czyli do mechanika. Ale szczerze, coś mi się wydaje, że gdyby nie tamten gracz, który rozwalił mnie miniganem, to że to by się wszystko już udało. Ej, będziesz strzelał do mnie? Tak bez powodu? Serio? Tylko stoję? Dobra, miał zamiar. Widziałem, że miał zamiar. Sorry, musiałem to zrobić. Okej, tylko jestem w bardzo słabym miejscu na takie rzeczy. W bardzo słabym miejscu. O, patrzcie, właśnie o to mi chodziło. To, co się dzieje teraz z animacją. I to wcale nie jest moje slow-mo w drodze edycji. Oh, no. Właśnie mogłem poudawać, nie? Uciekaj. Daj, madafaka, daj! No i na animacja wraca już do normalnego frame'u. No, niestety nie może mi go podrzucić. No patrzcie, co za chamnie. Ja mu płacę 50 baksów dziennie za podrzucanie pojazdów, a ten nie jest w stanie mi go podrzucić, a do tego jeszcze zamula mi frame rate w kluczowych momentach. Nie no dobra, ale sekundkę. Jeszcze raz. Trzeba będzie podejść do tego challenge'a. Przynajmniej spróbować. Ej, no czemu nie mogę tego rozwalić? Przecież tu widzę ten jego czarny łebek wystający. Do... Okej, dobra, są z tej strony. Chcą mnie obejść. Cwaniaki. Dobra, sześciu tylko, więc można wybiec. Przyspieszając bieg wypadków. Co to jest? Quad? Ej, quadem jeszcze chyba nie próbowałem. Odbić lasera z bazy wojskowej. Oj, kiepski moment na przeładowywanie superlamą. Bardzo kiepski, ale nieśmiercionośnie w skutkach. Na szczęście. No nie no, chyba oprócz tego pojazdu, którym ja... Ej, w sumie moment. Porozwalamy skrzyneczki. Zanim go dobijemy. Mam nadzieję, że jeszcze będą dalej, jak... pomimo tego, że atak na gang już zakończyłem. No mam taką nadzieję. Bo zapomniałem pieniędzy pozbierać, a 500 punktów reputacji wcale to bardzo mnie nie ratuje. Dobra. Tutaj 500 baksów. Dobra, są to skrzyneczki na szczęście, więc może... szocikiem pootwierajmy. Kolejne 500 baksów. Tak, tak, Ron. Zajmuj się swoimi problemami sam. Zdawałeś sobie z Trevorem radę świetnie. A to jest jeszcze przed przyjazdem Michaela, przypominam. Przynajmniej fabularnie patrząc. Ej, 25 baksów. I też jakiś dobry karabin leżał, moment. Jak po zwykłe MP5. Nie, ale dobra, no w każdym bądź razie. No trzeba teraz składem spróbować. Bo czymż innym, skoro jednak mój mechanik stwierdza, że nie, nie da rady. Nie wiem, czy byłem za daleko. No nie, no nie byłem za daleko. Jestem koło bazy wojskowej na zaznaczonej na mapie dróżce, więc w takie rzeczy to ja kurde nie wierzę. No ale w ogóle nie jestem pewien, czy quadem damy radę przeskoczyć. Ej, chyba, że tutaj, na jakimś pełnym offroadzie... nie. Fajna 360, ale zupełnie nie o to mi chodziło. Ani też nie o to, żeby tutaj zatrzymać się na drzewku. Nie, quadem na pewno nie przeskoczę. Nawet tutaj. Patrzcie, jak jestem wysoko. Odbiję w dobrym kierunku. No. Po kurde.
Nie, trzeba się nauczyć jeździć quadem, ale w sumie, aby się dobrze tu rozpędzić... No i raczej łaknę innych sposobów wjeżdżania do bazy wojskowej niż to, co ja sam opracowałem. I z czego nagminnie korzystam. No opanuj tego quada! Jezu, patrz jak on jeździ. Kompletnie nie umie, nie potrafi, nie posiadł umiejętności prowadzenia tego typu pojazdu. Nie, serio, przecież to nie jest aż tak stromo. Dobra, i teraz prosto do celu. Na kierunku. O kurde, nie myślałem, że czoł. Ale nie, dobra, dobra, dobra. Ej, powinno się udać. Tak jest! Dobra, jesteśmy w wazie. Kurde, koło koszar akurat! Aaaa, no nie. Do kitu ten sposób. Wolę swój własny jednak. Ale nie, gdzie mnie wywaliło? No, tam jest most. Okej, dobra, to szybki teleporcik. I podejmujemy ostatnią próbę zdobycia lasera w tym odcinku. No inaczej, no mogę spróbować jeszcze w kolejnym, ale jakby co inne challenge też cię czekają, jeżeli tutaj wybitnie mi nie wychodzi. Nawet sama kradzież lasera, no to co dopiero, będzie później z lądowaniem. Nie, dobra. Trzeba być dobrej myśli, trzeba być dobrej myśli. Nie bądźmy fatalistami. Będzie dobrze, uda się, na pewno. 100%, uwaga, tutaj już jest coś, ktoś, jakoś coś. Dobra, dobrze zatrzymany pojazd. Dwuślad, okej, okay, dobra, to nie był czołg? To nie był czołg chyba. Ej, wygląda by miało się udać, ale nie chcę zapeszyć. Dobra, żołnierze strzelają. No nie! No nie, no nie, zwykły żołnierz mnie zabije? Serio? No kurde, bez przesady! Okej, okay, odlot. No cholera, trafili mnie, ale żyje. Ale żyje, dobra, pali się, ale żyje. Moment, będę miał jeszcze możliwość wylądowania? Tak. Dobra, kit, lecimy tym. Mam nadzieję, że nie pali się tak, żeby eksplodować zaraz. Ej, powiedzcie, że on nie wybuchnie. Ej, okej, okay, dobra, to może zdążę na jakiś szybko jakiś most wypatrzeć, wylądować na moście. O kurde, ciężko się lata. Oj, naprawdę ciężko się lata. Silnik się wyłączył. Silnik właśnie się sam wyłączył. Cholera, jakiś most? Holender, dobra, kółeczka. Nie, bo teraz spadamy. O, no nie! No! No! Fuck! Nie wierzę, aby nie mógł się wyłączyć od razu w pobliżu bazy, nie? Ale się wpieniłem teraz, nie! Nie, serio, biegniemy jeszcze raz, ostatni raz, naprawdę, ale ostatni! Sorry, Artur, ale to jest ostatnia moja próba w tym odcinku podjęcia tego challenge'a. Brzmi mega prosto, challenge jest mega prosty, ale kurde! Przeciwności losu. Dobra, widzimy się nad płotem. Dobra, piechol, pozytywne myślenie, pozytywne myślenie. Co z tego, że nie przeskoczyliśmy całego płotu? Płotu, nic się nie stało. Jest spoko. Kurde, musi się teraz przeturlać tylko. Wizard News ma dostęp do bazy wojskowej. Oj, 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 niedobrze. No, tajemnica wojskowa to świętość przecież. Ale nie, dobra, nie, 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 stop, stop, stop. Nie dekoncentrujmy się, pozytywne myślenie, uda się. Pozytywna informacja jest taka, że chociażby wojskowi nie odholowali moje wakki na parking policyjny. No dalej tam stoi. Ale cholera, dobra, już cargo bo przykręci. Żołdacy postrzelali do mnie, jestem już w połowie martwy. Nie, dobra, 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 ale nie, stop. Stwierdzanie faktów to nie jest nawet myślenie fatalistyczne, to jest po prostu w dalszym ciągu stwierdzanie faktów. Dobra, za dużo żołnierzy, ale... Ale... Chyba nie ma innego wyjścia. Trzeba tu wysiąść, wyczyścić... No nie! Kurwa mać! No. No. Nie. Dobra, kochani, ja w tym miejscu. Kończę ten odcinek, ale do tego challenge'a podejdziemy jeszcze następnym razem, bo nie ma opcji, żeby tak prosty challenge nie udał się już tak wcześnie, że nawet nie udało mi się przejąć pieprzonego lasera. No ale dobra, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej.